Patrzcie na zegary tutaj. Widzicie, jak sobie grzecznie... dawałem gaz do końca. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę wam coś ciekawego, czego prawdopodobnie nie wiedzieliście, jeśli chodzi o Launch Control, czyli nowej funkcji wspomagania, którą twórcy dodali do Forzy Horizon 5. Okej, testowaliście to już, prawda? Działa to w ten sposób, że zaciągamy ręczny, dajemy gaz do końca i kontrola startu robi wszystko, żeby w tym wypadku opanować tego Koenigsegga. Specjalnie wziąłem taki samochód, który jest legendarnie trudny do tego, aby wystartować nim płynnie. A już nie ma mowy nawet o czym mówić, jeśli chodzi o startowanie na równi z takimi autami jak Lamborghini, czy w ogóle jakimkolwiek autem, które ma napęd na 4 koła. Ja bardzo lubię jeździć samochodami, które mają napęd na tył, bez kontroli trakcji, walczyć z nimi i jak mam gdzieś piątą pozycję w wyścigu, to jestem mega zadowolony z wyścigu, który sobie przejechałem. Z tym, że zawsze przewagę mają te samochody z napędem na 4 koła, bo start w Forzie jest mega, mega istotny, zwłaszcza jak się zaczyna wyścig. Nie, jak ktoś już sobie wbije na tą, do tej pierwszej trójki, czy na pierwszą pozycję, no to nie musi się przewalać przez innych wrogów, wiesz, wyprzedzać ich i tak dalej. Dlatego te samochody z napędem na tył są trudne do wygrywania, są dużo trudniejsze do wygrywania niż samochody z napędem na 4 koła, bo ten start mamy praktycznie zawsze skopany, no nie? Przy starcie, żeby pokazać wam, że to działa w wyścigu za każdym razem, nieważne czy gracie w multiplayerze, czy na singlu, czy jak macie włączone launch control, a macie wyłączoną kontrolę trakcji, to i tak samochód będzie wam używał tego launch control podczas startu. Ciężko to zauważyć, bo wiecie, jak tutaj wyścig się wczytuje i od razu jedziecie, nie ma żadnego odliczania ani nic takiego, to nie? Więc pokażę wam, jak to działa, a działa naprawdę fajnie. O, akurat mamy śliską nawierzchnię, także zobaczymy. Bardzo trudno jest dostrzec zegar i ten moment, kiedy zapala nam się ta kontrolka, że launch control działa, wiecie, na niebiesko, no nie, na zegarze. Dlatego, że zanim pojawi się ten zegar, to już my te pierwsze 50 metrów wyścigu przejedziemy. Ale zwróćcie uwagę, co będzie się działo z obrotami silnika samochodu. Wciskam gaz do końca. Widzieliście? Launch control działa za każdym razem w każdym wyścigu. To jest, dla mnie to jest ogromny plus, bo ja nie lubię jeździć cały czas z włączoną kontrolą trakcji i ze stabilności toru jazdy. Mam to wszystko powyłączane, natomiast ten start zawsze mnie mega denerwował i ciężko było zrównać się z samochodami, które mają napęd na 4 koła. Teraz jest to możliwe w przypadku słabszych aut, nawet w tej... w ogóle cały start jest niemal tak samo dobry jak w przypadku samochodów z napędem na 4 koła. I teraz mamy spory zysk tak naprawdę dla samochodów z napędem na tył, dlatego że one przeważnie lepiej się zachowują w zakrętach. I w Fordzie to jest też tak zrobione, że samochody, które mają napęd na 4 koła, wędrują jakby do wyższej klasy, jeśli mają na przykład tyle samo mocy, nie? Więc samochody z napędem na tył mają w Fordzie w tej samej klasie więcej na przykład mocy i lepiej pokonują zakręty, ale właśnie mają gorsze wyjście z zakrętu i gorszy ten start, przez co to jest takie, wiecie, zrównanie tych klas, no nie? W Fordzie Horizon 5. Ja strasznie lubię samochody z napędem na tył, bo lepiej się zachowują w tych zakrętach i fajnie mi się je prowadzi, no nie? Ale często wybierałem właśnie napęd na 4 koła, no bo... Jezu, ten start był okropny, nie? Tak samo wyjście z zakrętów. Tutaj po prostu bym wcisnął w Lambosie gaz do końca, bym się kompletnie niczym nie przejmował. No ale w Koenigseggu jeszcze Agerze chyba jest trochę stuningowana. Ciężko z tego zakrętu wyjść, nie? Więc tutaj też jest taki minus tych samochodów z napędem na tył, ale one potrafią się w tej samej klasie tak mocniej stuningować niż samochody z napędem na 4 koła, nie? Ogólnie myślę, że i tak samochody z napędem na 4 koła mają
przewagę i lepiej, nie? No bo wyjście z zakrętu jest lepsze, to jest mega ważne. Ale z drugiej strony teraz ten launch control przy starcie każdego wyścigu uruchamiany automatycznie za każdym razem jest fenomenalny. Za chwilę weźmiemy sobie jeszcze inny samochód i zobaczymy tam, jak to działa, nie? Chociaż tutaj już widzieliście to bardzo dobrze. O, tutaj mamy beznadziejny przypadek. To jest mój samochód marzeń, czyli Mercedes C63 AMG. Zbustowałem go do 900 koni mechanicznych, 1300 kg wagi. Ja prawie nigdy nim nie jeżdżę na wyścigach, bo zawsze byłem ostatni. A zobaczcie, mamy tutaj regulowany stylny spoiler od Mercedesa. Możemy naprawdę świetnie stunigować ten samochód na zakręty i w ogóle. Ja go trochę teraz zrobiłem specjalnie za mocno. Wybustowałem go w klasie S1, żeby był taki, wiesz, potężny i fajnie brzmiał i w ogóle kompresor. Ale czekaj, Lucek, jak ty instalujesz kompresor jak turbosprężarki i antylag? Dlaczego nie zainstalujesz antylag, żeby pierdział fajnie? Bo w tym samochodzie nie jest potrzebny antylag. O co? Okej, pokażę wam jeszcze, jak wygląda start w tym samochodzie, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. No jest totalna katastrofa, nie? Jeśli oczywiście dajemy gaz do końca, jeśli byśmy chcieli sobie ruszyć jakoś tam wolniej, to... Nie? Ta jedynka jest tutaj dość krótka, więc launch control nie pomoże nam aż tak bardzo. Więc wydaje mi się, że launch control w samochodach, które mają napęd na tył czy przód, generalnie na jedną oś, spisuje się dobrze wtedy, kiedy tą jedynkę mamy jednak trochę dłuższą, nie? Bo wtedy można ten system lepiej wykorzystać i więcej zyskać na tym starcie. No ale teraz zaczynamy sobie wyścig i zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj już nie mamy deszczowej pogody, ale samochód jest legendarnie mocno zbustowany. Silnik z przodu, napęd na tył, w Koenigseggu mieliśmy silnik montowany centralnie, co i tak nie usprawiedliwia tego samochodu, bo okropnie się nim startuje, nie? Lecimy. Patrzcie na zegary tutaj. Widzicie, jak sobie grzecznie... dawałem gaz do końca, a on sobie grzecznie ruszył. No co prawda trakcję zacząłem łapać dopiero na czwórce, bo tutaj on jest mocno zbustowany. Ale wiesz, jak odpowiednio stuningować samochód i wykorzystać ten launch control, naprawdę można sporo zyskać, jednocześnie nie korzystając z ograniczającej moc kontroli trakcji. W niektórych samochodach ta kontrola trakcji bez żadnego powodu potrafi się na prostej drodze, jeśli jedziesz na wprost, załączać i ograniczać moc auta. To nie jest dobre. I ja nie lubię sobie tego włączać, więc lubię jeździć bez tego. I to launch control, wydaje mi się, że nawet działa lepiej niż kontrola trakcji. Chociaż w sumie mało tego używałem, więc ciężko tak stwierdzić, nie? Ale sama kontrola trakcji, myślę, że za mocno ograniczała moc tego samochodu w stosunku do two-step rev limiter. Więc jestem mega zadowolony z tego powodu, bo teraz naprawdę mogę sobie na wyścigi wziąć moje takie ulubione auta z napędem na tył i będę wiedział, że ten start nie będzie okropny, wiesz. Że wcisnę sobie gaz do końca, bo tutaj w Fordzie nie masz kiedy się przygotować do tego startu, nie masz żadnego odliczania ani nic, nie? Od razu zaczyna się wyścig i masz jechać, koniec. To mnie tak trochę irytuje, nie? Ale przez to też brałem samochody z napędem na 4 koła. Co powiecie o tym? Ja to odkryłem dopiero niedawno, gdy robiłem sobie... Co ja tam sobie robiłem? A, robiłem sobie playlistę festiwalową, jakieś tam wyścigi w trybie multiplayer. Zauważyłem to i mówię, wow, serio? I zacząłem testować i faktycznie w ten sposób to zrobili w Fordzie. Chwała im za to. Sprawili, że ta gra jest jeszcze lepsza niż była. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Ale naprawdę to zrobili. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Sprawdzajcie u siebie, jak to u was działa. Trzymajcie się, na razie. Pejas. A, no właśnie. I chyba nie muszę wam tłumaczyć, że działa to też bardzo dobrze na wyścigu dragowym. Zobaczcie. Zero uślizgu.
Oczywiście teraz mam słabe auto, ale no... Kurde... To jest to! A cię pokonał, ty wypierdko. Yeah. Piękne.